www.e-kolo.pl. Czym jest dzień 24 lipca dla policjantów? Wstępnie przekazali nam już tutaj prowadzący. Służba w policji to bezustanne wysiłki na rzecz porządku prawnego. To droga, Szanowni Państwo, stałej troski o bezpieczeństwo naszych rodaków i państwa jako całości. Droga okupiona wyrzeczeniami i poświęceniami. Niejednokrotnie tym najwyższego wymiaru. Policjanci stoją na straży bezpieczeństwa obywateli 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Bez względu na to, czy trwają zmagania z pandemią choroby COVID-19, szturmem na polską granicę, czy napływem milionów uciekinierów przed wojną. Gdziekolwiek i kiedykolwiek dojdzie do kradzieży, bójki, wypadku, interwencji domowej, zawsze jesteśmy tam. Także my, polscy policjanci, jesteśmy tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podejmujemy tysiące interwencji. Od tych najzwyklejszych, po takie, które wiążą się z realnym zagrożeniem zdrowia i życia. Dzisiejszy dzień jest dla funkcjonariuszy i pracowników policji dniem szczególnym. To czas awansów i odznaczeń. Czas refleksji nad patriotyzmem, obywatelstwem, potrzebą służenia ojczyźnie i cenę, jaką czasem należy zapłacić za pełną poświęcenie służbę. Panie i Panowie Policjanci, w tym świątecznym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, sumienną i ofiarną służbę. Przyszło nam służyć w niezwykle trudnych czasach. Trud i oddanie, jakie wkładacie w realizację zadań, są godne najwyższego szacunku. Codzienna służba pełna jest napięć i stresów. Niejednokrotnie od błyskawicznie podejmowanych decyzji zależy ludzkie życie i zdrowie. To Wasze codzienne zaangażowanie przekłada się na stan porządku i bezpieczeństwa. Od jakości służby każdego policjanta zależy, mówiąc wprost, czy mieszkańcy powiatu czują się bezpieczni i chronieni. Za to zaangażowanie dziękuję Wam, Panie i Panowie Policjanci. Dziękuję za to, że nie bacząc na występujące niedogodności, skutecznie realizowaliście codzienne, niełatwe zadania służbowe. Zdaję sobie sprawę, iż niejednokrotnie czyniliście to kosztem wielu wyrzeczeń. Wiem, że niejednokrotnie nie jest Wam łatwo. Chciałbym, aby Wasz trud miał odzwierciedlenie w uznaniu mieszkańców naszego powiatu. Życzę Wam, aby policyjny mundur kojarzony był zawsze ze społecznym szacunkiem i uznaniem. Pozwolę sobie na początku odczytać adres okolicznościowy skierowany przez komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który osobiście nie mógł dzisiaj być obecny z uwagi na inne obowiązki służbowe, ale skierował do Was kilka słów. Z okazji 103. rocznicy powołania polskiej policji składam wszystkim policjantom i pracownikom policji najserdeczniejsze życzenia.
Jesteście Państwo częścią największej formacji mundurowej, strzegącej bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego. Bycie policjantem to zaszczyt i zobowiązanie. Policyjna służba wymaga poświęcenia i odwagi. W swoich codziennych zadaniach strzeżecie obywateli i przestrzegania prawa. Dziękuję wszystkim policjantom i pracownikom policji za wysiłek, za trud oraz wszystkie działania, które podejmujecie każdego dnia. W tym miejscu gratuluję również męstwa i odwagi, sumienności i profesjonalizmu, z jakim podchodzicie do wykonywanych obowiązków. Święto Policji to czas satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. Życzę Państwu wielu sukcesów, bezpiecznej służby i spokojnej pracy oraz należnego Wam poszanowania społecznego. Szczególne gratulacje kieruję do wszystkich odznaczonych oraz tych, którzy otrzymali awanse zawodowe. Swoje podziękowania i słowa uznania kieruję do Waszych rodzin i bliskich, którzy Was wspierają, których wyrozumiałość i życzliwość jest niezbędna do wykonywania codziennych obowiązków. Zwracam się również do policyjnych emerytów, którym serdecznie dziękuję za wieloletnią służbę i trud włożony w kształcenie przyszłych pokoleń. Drogie policjantki i policjanci, szanowni Państwo, życzę Państwu samych sukcesów, poczucia zawodowej stabilizacji, dobrego zdrowia oraz szczęścia i osobistej pomyślności. Niech pełniona przez Was służba będzie powodem do dumy. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinspektor Piotr Mąka. W imieniu Zarządu Powiatowego, w imieniu Rady Powiatu, moim własnym, ale i w imieniu druhów ochotników, których prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego jestem, chciałbym Wam podziękować za Waszą wzorową i pełną zaangażowania służbę. Jak padło już z ust Pani Komendant, Policja to, polska policja to dzisiaj największa służba mundurowa, największa formacja mundurowa w Polsce. I jest ogromnym zaszczytem służyć w tej formacji, ale i również ogromną odpowiedzialność ponosicie Państwo za to, by nasi rodacy, nasi mieszkańcy mieli poczucie życia w bezpiecznym kraju. I powiem tak szczerze, że wypełniacie ten obowiązek najlepiej, jak możliwie, jak możecie. A świadczą o tym przede wszystkim, szanowni Państwo, sondaże zaufania społecznego, gdzie jesteście coraz wyżej, praktycznie na szczycie tych sondaży. Z tym, że to bycie na szczycie tych sondaży zaufania społecznego nie bierze się z niczego. To jest przede wszystkim właśnie Wasza piękna służba z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pełniona. Ale to jest to, co dzisiaj już tutaj wybrzmiało. To jest to, gdzie daliście ogromne zaangażowanie swoje i poświęcenie w walce z pandemią koronawirusa. Wasz ogromny udział w obronie granic państwa polskiego. I dzisiaj chociażby Wasze ogromne zaangażowanie w pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy. Szanowni Państwo, za to wszystko w imieniu Rady Powiatu chciałbym Wam bardzo podziękować, całej formacji Policji Polskiej, ale funkcjonariuszom tej Komendy Powiatowej Policji w Kole chciałbym szczególnie podziękować i to czynię w imieniu również kierownika pionu bezpieczeństwa, pułkownika Roberta Jokla, za naszą współpracę w ramach zarządzania kryzysowego. Dziękuję funkcjonariuszom, ale szczególnie kierownictwu komendy, bo ta współpraca, to, że przebiega wzorowo, to my wiemy, ale cieszę się za to, że jesteśmy zawsze dla siebie pomocni, jesteśmy partnerami i obdarzamy się zawsze dobrymi radami. I tak naprawdę na co dzień. Za to Wam jako starosta kolski niezwykle dziękuję. Gratuluję wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym, bo jestem przekonany,
pracując z Wami, że na to wszystko dobrze zasłużyliście. Dziękuję bardzo.